Dawno nie było odcinka z Admirosem, także witam serdecznie, Admiros. Dzisiaj zmierzymy Siema. się w losowych małpeczkach 555, czyli coś, co ja lubię, ty lubisz, mam nadzieję. I zobaczymy po prostu, kto będzie z nas lepszy. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale mamy też nową małpkę. Monkey Airship. Nie. O, jest, faktycznie. No, co to jest? No, to jest, zobacz sobie, kliknij na to prawym. To jest nowa małpka, ona jest, to jest najlepiej zrobiona, customowa małpka, jaka po prostu istnieje. Więc jeżeli na nią trafisz, to po prostu spoko. Możemy po 3 upgrade'y zagrać, tak mi się wydaje, że wiesz, stawiasz sobie małpkę i 3 razy możesz zupgrade'ować. Okej, okay, a małpę ile mogę stawiać, ile chcę? O, a właśnie, zapomniałem o tej zasadzie. 5? Powiedzmy, po no, 5? No, 5 myślę, że spoko będzie. I 2 możemy sprzedać, albo 3 też możemy sprzedać? Jedną możemy sprzedać. Dobra, jedną możemy sprzedać. No, żeby się nie pomyliło, bo to za dużo matematyki. Dobra. 5 małpek można postawić. 5 małpek, 3 upgrade'y i jedną można sprzedać. Ja w ogóle sobie już postawiłem moją małpeczkę. No tak, bo bohatera możemy postawić normalnie, nie? To ja mogę losową od losowej zacząć? Tak, oczywiście, że możesz. No to pa. I... Nie chcę zepsuć ci odcinka. Pyk! Oj, ale postawiłeś. A nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to masz jest. Mały problem, Admiros. Powiem tak, masz mały problem i zobaczymy w ogóle, czy spłaszczy nam mapę. Jeżeli nam spłaszczy, to przeniesiemy się pewnie na inną mapkę, ale nie liczę spłaszcz. Na to. No właśnie, bo za każdym razem na customowych mapach, jak graliśmy. Aha, wioska. No, tak. Potężne. Co jest? Masz kasę w ogóle, Admiros? Dostajesz kaskę? Nie. Dobra, ale czekaj, bo sobie postawiłem zwykłą. Nie, bo była za darmo. Przepraszam, cofnąłem. Masz 530, no to nie, powinno ci się być za chwilę stać na zwykłą małpę. O, kupię losową. Po prostu losową, o. O, i masz, dobra, masz coś. Dobrą? Strzela? No, strzela, tak. Helikopter! Strzela. Ej, nice! No, i upgrade'ów 3, tak? I tak, 3 upgrade. Ja sobie postawiłem druida 1-1-1. Ej, na razie nie spłaszczyło nam mapy, Admiros. No to już nie spłaszczy pewnie. Oby nie spłaszczyło, bo my właśnie nie graliśmy na multi nigdy na customowych mapach, bo właśnie za każdym razem było tak, że ta mapa się jakby bugowała dość. I teraz jestem zestresowany, że po prostu lada moment się to wydarzy. Czy ty masz, Admiros, double cash mode'a? Czekaj, chyba masz, bo dostajemy tak, tyle samo kasy. Mam razy dwa, mam dobra, razy dobra, dwa. Dobra, dobra, dobra. A bo to jest razy dwa teraz, ej, no to tak, łatwo. Tak, tak, więc mówię, jeszcze nie graliśmy na double cash mode z tymi, z małpeczkami, a trzeba wszystkie kombinacje rozegrać, wszystkie, jakie są. I oczywiście zapraszam też na kanał Admiroska, gdzie za niedługo będzie bardzo fajna gierka koopowa, którą musicie zobaczyć. Za niedługo? Za niedługo, no. Co ty w ogóle gadasz, no, jak jest za niedługo? No tak, za niedługo, za... Miesiąc, dwa. Dwa. Ale to już ludzie mogą zasubskrybować i będą czekali po prostu na tą gierkę. A, no w sumie prawda. Więc czemu nie? I oczywiście, jeżeli takie odcinki się też podobają, to zostawcie lajka dla zasięgu. I w sumie tyle chciałem powiedzieć na samym początku. Ten druid, powiem ci, że mój naprawdę sobie nieźle radzi. Jakby mój helikopter lepiej sobie radzi. Ej, rzeczywiście, twój helikopter lepiej. A, bo kupiłeś sobie ten... Dwa upgrade'y kupiłem już, jeszcze tylko jeden upgrade mi został. Ale to był głupi, Admiros, że tak zrobiłeś. Czemu? No, a bo po co ci to? No... Znaczy... Żeby bić, bo mam wioskę? No niby tak. A mogę sprzedać wioskę? No możesz, ale to tak szybko chcesz się wypróć ze wszystkich, wiesz, rzeczy? Tak, tak. No. Nie będzie moja wioska upgrade'owała twoich małp. Ale ty, czekaj, ale to jest wioska 0-0, ona nic nie robi chyba domyślnie. Czekaj, co robi? Tak. No tak, to jest zwykła wioska. Ale jak ją sprzedam, to mogę postawić jedną małpkę więcej. No tak, ej, w sumie racja. Bo, no dobra, tak, to... bo ona mi blokuje jedną z pięciu. Dobra, to możesz sprzedać w takim razie. No i to raz jest dobre. Można sprzedać, ale no. Nie wiem, czy nie dostanę czegoś gorszego. Nie no. Dobra, ale czekaj, bo nie mamy nic na wykrywanie małpek. O, wykrywanie kamo, tak, aż się zbliżają powoli. Dobrze, dobrze. No to mamy problem. Czekaj, to ja postawię. I okej, okay, mamy już. To jest mój pierwszy upgrade. Wezmę sobie first, tutaj dobra, postawię w tym miejscu. Nara. No. O, i już jest wszystko na wykrywanie kamo. Dobra, jest git. A czekaj, a losową za 3600 już mam. Dobra, lecimy, losowa małpka. Już za 3600? Tak, tak. Ja, już się zaczęło, już GG, koniec. Fajna jest. Mógłbym sobie to dać. Znaczy, zobaczysz sam. Co to jest? No, Monkey Sub 011. No, ja bym powiedział, że. Średnie, bardzo średnie to jest. Bardzo średnie. Dobra, ja sobie też zapomniałem, że mogę kupować rzeczy z tego. Od tego Geraldo. Od tego mojego bohatera pięknego. Dobra, także to sobie jeszcze zboostuję. Ej, idzie całkiem git. Myślałem, że będzie trochę gorzej i ja też sobie kupię tą za 3000. A nie mieliśmy czasami takiej zasady, że nie możemy kupować tych za 3000 kiedyś?
No, dzisiaj nie mówiliśmy. No dzisiaj, nie ma, ale tak mi się po prostu przypomniało. Ale chyba mieliśmy. No. Dobra, Admiros, powiem ci tak. Ja już to wiem, widzowie to wiedzą, że ja już wygrałem. Po prostu. No nie. No tak, to już koniec. Już GG, koniec, koniec. No jeszcze nie, no przecież jeszcze spokojnie, jeszcze mam szansę. No zobaczymy, zobaczymy. Bo no dobra. Czy masz, bo ty już wszystkie... A ile masz małpek? Ja mam raz, dwie, trzy małpki mam. Małpki, okej. Okay. Ja już mam tak, wszystkie upgrade'y zużyte i sprzedanie małpki zużyte. I mam małpek jedną, drugą... Dwie mam? Czekaj. No możesz mieć w sumie. Raz, dwa... Tak, masz dwie. Dwie małpki mam. No. Tak, czyli mogę jeszcze trzy małpki tylko postawić. No to tak powiedziałbym, że... No mało. Czekaj, bo ja mogę jeszcze coś sprzedać. Chwila. 2000, 3000, bumerang. W ogóle zużyłem wszystkie swoje upgrade'y już. Nie mogę upgrade'ować. Tak okay. Czyli mogę sprzedać jeszcze jedną małpkę, ale nie mogę już żadnej upgrade'ować. Ale wydaje mi się, że z tym setupem, który mam, to na spokojnie wygram. Ale tak spokojnie. Bo... Bum! Siema. Co ty postawiłeś? Takie... To mi kosztowało tyle pieniędzy? Powiedziałbym, że takie... Wiesz co? Ja nie będę ryzykował, Admiros. Ja sobie kupię... Czwarty tier, 4x za 12 tysięcy. Wow! No, to aha, jest... czyli nie stawiasz losu. To tyle, masz mało małpek, raz. No ja mam trzy. Dwa, trzy. Ja mam trzy małpki. No to jeszcze dwie musisz postawić. No tak, ale nie będę tych za 3 tysiące stawiał, bo to jest. Chociaż. Kurde, kusi troszeczkę, leci, żeby to leci, zrobić. Leci, nie, spokojnie. Teraz dobra, to wiesz, ja nie musimy się małpek. Niczym przejmować. Dobra, bumerang jeszcze dostanie buścika. O! Co? Nie wiem, dobre? Wow, ale gówno! Co naprawdę? Jest? No tak, shooter 2-2-1. Nie. No tak. To jest. Tak. Ale no, unlucky dzisiaj. Nie opłaca się, Admiros. Nie opłaca się stawiać tych za 3000, po prostu. Ale albo się. Już, jak już, to te za 7000, bo te za 3000 stawiasz tier random light. A za taki... 7000 jest tier random. No to te moje za 7000 to jest właśnie ten inżynier. A. To jest za 7 tysięcy właśnie małpka. A nie możesz jej sprzedać, tak? No już nie mam, już sprzedałem, zużyłem na wioskę. Oj. Dobra, ostatnia małpka, ostatnia nadzieja. Proszę, proszę. Muszę sprzedać jedną małpkę, bo chyba grę popsuję. Tak, no musiałem ją sprzedać, bo była zbagowana po prostu. Ale wioskę dostałem, zobacz, Monkey Village. No. Ale będą moje małpy biły teraz. Tylko, że żadna chyba małpka... Widzowie. Tak, okej, jedna twoja małpka jest w zasięgu. No. Smutno się na to patrzy troszeczkę. Ale... Może jeszcze wygram, kto wie. No, na pewno. Ja postawiłem właśnie czwarty tier. Dość powiedziałbym, że dobry jest. First, last, a mogę się... Okej, wezmę sobie na stronku stawię. Zastanawiam się, co by musiało się wydarzyć, żebyś to wygrał, wiesz? Naprawdę. Ale no, nie jest powiedziane, że przegrywam. Znaczy, no to wiadomo, że nie jest powiedziane, że przegrywasz, ale gdybym miał teraz, powiedzmy, postawić pieniądze na to, kto wygra, to postawiłbym na siebie. No może... to jest problem dziwny, bo mam 50. rundę i kasy bardzo dużo i nic już nie można kupić. Zgadza się. Dlatego możemy do 7 na przykład to zrobić. Nie, jest jak jest. Myślę, jest? Że nie powinniśmy. Albo możemy zmieniać. Jeszcze dwa upgrade'y dodać. Nie ma żadnego problemu. Bo mamy w sumie rzeczywiście bardzo dużo kaski. No, tak żeby coś jeszcze... Raz, dwa, trzy, cztery... No ja mogę jeszcze jedną małpkę postawić. No to co, może dwa upgrade'y? Dobra, dwa upgrade'y, niech będzie. Nie ma żadnego problemu. Jeden kupiony. I drugi kolejny. Kupiony. Może to mi coś pomoże. Przyjąłem Monkey Sub, może to mi coś da, nie wiem. A właśnie zobaczymy. Widzę. Ja mam dwa czwarte tiery Monkey Suba, więc... No troszkę... Jak? Aha! No bo ja kupuję te za 12 tysięcy, po prostu. Wow. No, nie, to jest taktyka, Admiro. Może moja wioska jednak coś da. A... No nie, ta wioska nic nie daje. Chyba, że jak chcesz, możesz jeszcze sprzedać dwie małpki. To jest... To... Nie, dobra, tak, niech nie, tak możesz jak sprzedać jest. Dwie małpki, niech Admiros. Niech będzie tak jak jest, nie, no nie będziemy już zmieniać. Nie można tak ciągle zmieniać zasad, uważam. Ale jest ciekawostka, bo moja wioska daje mi większą kasę, małpki więcej zbierają, jak są w jej zasięgu. Wow, to jest wow. Admiros, sprzedaj tego tak shootera i... no, sprzedaj tego tak shootera i wioskę. Proszę cię. To jest, no dobra, no. I co mam zrobić? Kupić dwie małpki? Tak, kup sobie dwie teraz małpki. Teraz dostanę taką super i będziesz zaraz płakał. Nie. To jest na moją odpowiedzialność. To jest na moją odpowiedzialność. No okay. I kupiłem dwie. No i dostałem. Gówno też dostałem. Więc... Robisz to, żeby się pośmiać po prostu. Nie, Admiros, jeszcze dam ci jedną szansę. Możesz sprzedać te dwie małpki, naprawdę. Mogę jeszcze raz je sprzedać? Tak, możesz.
jest, nie ma żadnego problemu. Okej, okay. A mogę jeszcze dwa upgrade'y sobie kupić. I pyk, proszę bardzo, sprzedałem i kupiłem dwie kolejne. O, czekaj. O, dobra, jest jedna, chociaż jeden... Jedna, shooter pewnie, ale tak? Tego Gluganera też możesz sprzedać. Dzięki, dobra, no. To kupuję sobie... Pa, kolejna małpa. No i widzisz, to jest niesprawiedliwe, bo ja już milion małpek postawiłem. Nie, ale widzisz, to jest tak, że ja ci też przyzwoliłem na to. To nie oszukałeś. Bo ja chciałem wyrównać troszeczkę szanse, bo dzisiaj RNG tobie nie dopisało. Więc no ja dobra, się z tym ale czuję. Co będzie jak przegrasz? Nie przegram, Admiros! Nie ma szans, ja mam jeszcze do wykorzystania dwa upgrade'y. I aha. Ja sobie zrobię za chwilę piąty tier i będzie już papa, już aha. Będzie koniec po gierce. Więc, na pewno? No, jeżeli ja chcesz... Wierzę, że wygram. Admiros, i możesz sprzedawać, powiem tak, możesz sprzedawać swoje małpki, dopóki nie będziesz miał najbardziej OP małpek. Naprawdę, to na moją odpowiedzialność, rób co chcesz. I tyle. Dobra. Możesz to dobra, bez końca dobra, sprzedawać dobra, nawet. Proszę. No. Jak ci się uda, to spoko. No, widzowie, przepraszam, że może ta zasada jest taka dziwna, ale porównajcie sobie zasada? Małpki, jakie ja mam, a jakie ma Admiros. I zrozumiecie, że mi się smutno zrobiło trochę. Nie! 37. A ja co mam teraz? To mam supermanki, a teraz... O, może kaski ci jeszcze przelać? Nie, dobra, już, to już przesada by była. Jakbym ci no, dał... mam supermanki, to nie masz szans już. Masz supermanki? Gdzie a nie, masz supermanki? Mam... A, lotnisko jakieś głupie, dobra, sprzedaję je. I tak bez końca Admiros będzie sprzedawał i sprzedawał. A, czekaj, czy ja mogę sprzedać? A, mogę sprzedać. Nie, nie mogę już sprzedać małpeczki żadnej, a szkoda. O, to jest dobre, biggest target. Uuu, okej, okay, to jest naprawdę git, tylko no, zmienianie cały czas, wiesz, miejsca, gdzie to ma strzelać, to takie... Nie, średnie. No, robię nalot normalnie, pa. Tak, nam. No jak tam chcesz, ja czekam sobie na piąty tier Spirit of the Forest, żeby wszystko załatwiać w ogóle zanim do ciebie to dojdzie, że tak powiem, chociaż ten twój helikopter ile ma? 9000. No, tutaj to... będziemy strzelać. Dobrze dużo. Będzie, wygram to. A może chcesz postawić sobie jeszcze bonusową małpeczkę, bo masz 23 000, tak Admiros. No dobra, to stawiam bonusową małpkę. Stawiaj, nawet dwie sobie postaw małpeczki. Dobra, jak floter pozwala, to będę stawiał. No, sobie, no właśnie. No. Co więc... to dużo mówić? Możesz nawet 5 małpeczek postawić. Dobra. 10. Stawiaj ja ile chcesz po prostu. Nie stawiaj ile kaski. Chcesz. A jak przegrasz, to będzie płacz. Tak, jak przegram, to będę bardzo niezadowolony, że pozwoliłem tobie no na jak tak przegrasz, dużo. Admiros oszukiwał, bo kupił sobie więcej nie, małpek niż nie, mógł. Nie. To przyznam, że niepotrzebnie po prostu dałem ci tak, tak dużo rzeczy, że tak powiem. No. No ciekawe jak to się skończy. No właśnie, no, powiem ci szczerze, troszeczkę się wyrównały szanse. Plot twist na pewno. Niezły tutaj poleciał. Mm-hmm. Ja potrzebuję jeszcze się... Ej, Admiro, dasz mi 7000? Nie. A, nie masz nawet. Nawet nie mam. Ja potrzebuję na piąty tier, kurde. Piąty tier i będzie już super. Ale jest... no już przegrałeś, to nie ma co nie, już nie, nie przegrałem, Admiro. Co ty tam gadasz? Jakie przegrane? No zobaczysz. No, nie ja ma, ci nie mówię. Ma szans, że przegrałem, po prostu. Nie ma najmniejszych szans. Więc... No dobra. No dobra, zaraz zobaczymy. Czekaj, ciekawe. No, to też mnie bardzo ciekawi. I... Czy mogę jeszcze jedną sobie postawić? Możesz postawić jeszcze jedną. Nawet się już nice. Nie pytaj. No. Dobra, nawet się nie pytam, stawiam sobie. Tak, po prostu rób coś, sprzedawaj, upgrade'uj. Rób jak tam uważasz. Kurde, a mogę sprzedać Admiros małpkę jedną, czy nie? Możesz, pozwoliłeś mi na tyle rzeczy, ja też ci pozwolę. O, dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony, że mi pozwoliłeś na taką... taką nie rzecz. Nie, nic nie przychodzi. To jest, tu jest na ty- taki komfort. O, jest. Piąty tier. Dobra. Ile on bije? Boomerang, 46000. No coś tam... Coś tam zadaje, bije, no. O, w ogóle to jest 77 runda już. Tak, 77, zgadza się. Dobra, to jeszcze potrzebuję... Gina mogę sobie postawić. Jakie kolce w ogóle nastawiałeś wszędzie? Nie za dużo no. Spam tego przypadkiem? No. Nie. To wszystko jest... wszystko jest dobre, że tak powiem. Tutaj wieżyczce mogę... Okej, dobra, postawiłem kolejną. Już nie mam kaski, kaska już nie leci za dobrze. No, mi też 1000. No ale w sumie... No wygrałem, no. Gra i będzie remis. Nie, jak będzie remis, to... Oznaczy, że oszukiwałeś. Nie, aha, no. Nie. Dobra, to znaczy, dobra. Że wygrałeś, a ja zadałem ci za dużo po prostu rzeczy. I następnym razem na pewno nie będę taki wspaniałomyślny, żeby tak postąpić. Powiem ci, że ten bohater, ten Geraldo, jest idealny po prostu na te losowe małpki. Bo po prostu boostujesz, tak, bo on ma mnóstwo takich boostów. Ma wykrywanie kamo i tak dalej. I w zależności od tego, co potrzebujesz, to po prostu sobie dodajesz do danej małpki. I tak, mhm. No i ona zadaje wtedy tyle obrażeń, że...
To pięknie się na to po prostu patrzy. Może, Admiros, wiesz co? Ja już nie potrzebuję. Proszę, masz kaskę. No przecież tu wygram teraz, jak nie wygrasz, nie wygrasz, nie ma szans, że wygrasz. Nie ma szans. Ale to będzie, ale to będzie smutne, jak się okaże, że ty wygrasz. No bo wygram, no, ja to jest pewne. Nie, to nie wygrasz, pewne. Nie wygrasz. No zobacz, ile ja małp nastawiałem, one... No, ale te małpki są średnie. Ej, czekaj, bo z drugiej strony, no coś tam biją, nie? Jakby nie zauważyłeś, ale balon lecą z dwóch stron, z dołu, no tak, i z góry. Tak. Dół jest cały oblężony przez moje małpki. Nie, ale... w sumie, no, ej, dobra, 80 runda, uwaga, kto wygrał? No i jeszcze z mojej strony leci, patrz. Ale druid bije, druidy dużo zadaje obrażeń. No, manki sabe bić! I? No cóż. Admiros. 25 wieżyczek postawionych. No jest jak jest, widzowie, no co? No, czasami się wygrywa, czasami przegrywa.